Nazywam się Marcin Szala, jestem dyrektorem programowym Kolegium Wrocławiense, a oprócz tego nauczycielem, osobą zaangażowaną w kilka stowarzyszeń edukacyjnych. Początek pewnie tak jak wszystkich osób związał się z byciem po drugiej stronie biurka nauczycielskiego. Chodziłem do szkoły, muszę się przyznać, że pewnie nazywano mnie kujonem. Lubiłem się uczyć. I faktycznie miałem to szczęście, że chodziłem do szkół, które dały mi bardzo dużo. Nie wiem, czy punkty przełomowe zawsze są widoczne. Nie wiem, czy punkty przełomowe zawsze były widoczne dla mnie w danej chwili. Oczywiście patrząc wstecz, widzę ważne relacje, widzę ważne osoby, widzę ważne momenty. Na pewno takim momentem było dostanie się na Oxford. Na pewno takim ważną osobą był jeden z moich tutorów, Keith Barnett. Miał w sobie coś takiego, co zarażało pasją do uczenia się, a jednocześnie w całym czasie był bardzo przychylny, był bardzo ludzki, był bardzo otwarty na studentów. I wtedy chyba doświadczyłem czegoś, co dopiero później zrozumiałem, jak ważna jest relacja w edukacji. Jak ważne jest to, że nie tylko nauczyciel jest kimś, kto zna się na tym, co mówi, ale również w sposób świadomy buduje relacje ze studentami, z uczniami. Pracując z nauczycielami, często rozmawiamy o przywództwie. Nauczyciele zazwyczaj myślą o przywództwie w kontekście edukacji jako na przykład o dyrektorze szkoły, kuratorze, kimś, kto zarządza placówką. Ale pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić w takich rozmowach, to pokazać, że tak naprawdę nauczyciel w swojej roli nauczyciela jest przywódcą. Czyli jest osobą, która umożliwia temu uczniowi przejścia z jednego miejsca do drugiego. I w tym procesie uczenia kogoś, w tym procesie umożliwiania mu zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, zawiera się esencja przywódcy. Kogoś, kto może widzi więcej z racji swojego doświadczenia, wykształcenia, przygotowania. I który jest gotowy i chce pociągnąć inne osoby za sobą. Uczniowie zawsze uczą się sami. Nie można nauczyć kogoś na siłę. Można stworzyć lepsze lub gorsze warunki. Jeżeli przyjmiemy paradygmat, że nauczyciel jest przywódcą dla ucznia i ma go przeprowadzić z jednego miejsca do drugiego, no to dobrze sobie zadać pytanie, jakie to są miejsca. W organizacji mamy pewną wizję, chcemy rozwiązać jakiś problem. W starej szkole mieliśmy program. Było wiadomo, że tego i tego, tego trzeba nauczyć ucznia. Dzisiaj dalej mamy program, ale coraz bardziej widzimy, że programy nauczania nie przystają do rzeczywistości. Żyjemy w świecie, w którym jest tak dużo wiedzy i ta wiedza jest tak łatwo dostępna, że rolą nauczyciela musi być pomóc uczniowi w wychwyceniu tego, co jest ważne z szumu. A żeby to zrobić w sposób dobry i taki, który będzie prawdziwie przywódczym, to nauczyciel musi znać ucznia. Myślę, że nie można rozdzielać z jednej strony profesjonalizmu, tego jak dobrze się zna materiał, a z drugiej strony jak buduje się relacje. To są dwie strony tej samej monety. Jeżeli jest się kiepskim fizykiem, kiepskim matematykiem, polonistą, to bardzo trudno zbudować relację, która ma opierać się na tym, że ja wiem, co ta osoba mi ma do przekazania, że jest dla mnie autorytetem w swojej dziedzinie. A z drugiej strony bardzo często też widzę, że osoby, które mogą mieć świetną wiedzę, niesamowite wartości intelektualne czy umiejętności do przekazania, jeżeli nie potrafią zbudować relacji z drugą osobą, spotkać się i towarzyszyć jej, to nie są w stanie tej wiedzy przekazać. Nauczyciel, który jest przywódcą, musi umożliwić uczniowi po pierwsze odnalezienie siebie, zrozumienia tego, kim ta osoba może i chce być, a potem towarzyszenie tej osobie w realizacji tych marzeń, tych celów, które może osiągnąć i które zaplanuje, żeby osiągnąć. Najważniejszą relacją jest relacja między nauczycielem, który pełni rolę przywódcy, i uczniem. Niemniej coraz bardziej widzimy, że jakikolwiek rozwój wiąże się również z umiejętnością budowania zespołu, z umiejętnością bycia osobą, która razem z innymi rozwiązuje problemy. Więc dlatego też dobry nauczyciel, dobry przywódca nauczyciel byłby osobą, która organizuje klasę, organizuje
grupy uczniów, grupy studentów, żeby oni razem mogli rozwiązywać swoje problemy. Jeżeli chcemy mieć organizację, która jest lepsza niż suma składowa wszystkich części, to osoby, które ją tworzą, muszą mieć wolność, żeby ją współtworzyć. Jeżeli mają współtworzyć, to ja jako lider muszę im ufać, że będą robić to w sposób dobry. Często robią to w sposób inny niż ja bym chciał, czasami popełniają błędy i w tym wszystkim muszę, w moim przekonaniu, znajdować sobie zaufanie, że oni te błędy naprawią, że ich droga, nawet jeżeli jest inna niż moja, to prowadzi nas do lepszego miejsca niż w którym jesteśmy i że razem możemy zrobić więcej niż byśmy robili osobno. Kiedyś rozmawiałem z moim szwagrem, którego bardzo cenię, który dla mnie jest człowiekiem sukcesu pod wieloma względami, tego co osiągnął, ale również tego jakim jest człowiekiem. I zapytałem się go, czy kiedy dorastał, było coś takiego, co jego rodzice zrobili, co spowodowało, że mógł osiągnąć ten sukces. I on po namyśleniu powiedział, że były tak naprawdę trzy rzeczy, które rodzice mu bardzo jasno zakomunikowali. Po pierwsze, że to on sam musi podjąć decyzję, co chce robić w życiu. Po drugie, że oni wierzą, że mu się uda. I po trzecie, że jakkolwiek będą mogli, to będą mu pomagać. I sądzę, że te trzy rzeczy są tym, co również ja bym chciał mojej córce i może moim dzieciom przekazać. Marzyłoby mi się, żeby w Polsce edukacja stała się zróżnicowana, by dyrektorzy i nauczyciele mogli tworzyć różne szkoły, różne kierunki studiów, różne uczelnie, żeby różni uczniowie, różni studenci mogli się odnajdywać w różnych miejscach. To, co dla mnie jest bardzo smutne, to, że próbujemy tworzyć jeden model edukacji, który ma być dobry dla wszystkich. Jestem przekonany, że to jest droga do nich. Jeżeli chcemy, żeby polska edukacja była na zupełnie innym poziomie, to znajdźmy ludzi, którzy są pasjonatami i dajmy im wolność. Zaufajmy im, żeby stworzyli jak najlepsze uczelnie, jak najlepsze szkoły, jak najlepsze kierunki. Część popełnił błędy, ale część, jestem przekonany, że absolutnie większa część, stworzy rzeczy, które są niesamowite.